W momencie, kiedy patrzymy na reklamy najnowszych smartfonów od topowych producentów, przeważnie są to oferty urządzeń tzw. flagowych, czyli urządzeń, które kosztują najwięcej. Szczerze mówiąc, nie każdego stać na topowy telefon. Po drugie, nie każdy potrzebuje takiego telefonu. W związku z czym postanowiłem przygotować listę kilku telefonów do 1500 zł, które warto kupić w 2023 roku. Zanim jednak przejdziemy do listy proponowanych modeli, powiem kilka słów na temat tego, na co warto zwrócić uwagę przy kupnie telefonu do 1500 zł, ponieważ, no umówmy się, jeżeli chcemy wydać na telefon małą ilość pieniędzy, musimy zgodzić się na pewne kompromisy i z pewnych rzeczy po prostu zrezygnować. Pierwszym elementem, na który warto jest zwrócić uwagę, jest wyświetlacz. Tutaj takim głównym parametrem, na jaki powinniśmy patrzeć, to częstotliwość odświeżania, jeśli chodzi o telefony budżetowe, bo o takich w sumie mówimy, czyli telefony do kwoty 1500 zł, powinniśmy celować w modele, które cechują się częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Kolejnym ważnym elementem i ważnym parametrem, bardzo ważnym parametrem można powiedzieć, jest ilość pamięci RAM. Producenci budżetowych smartfonów bardzo często wpisują na pudełkach swoich urządzeń ilość pamięci RAM, która odpowiada sumie fizycznych kości w telefonie oraz wirtualnej pamięci. Natomiast musimy pamiętać, że ta druga wartość nie jest aż tak istotna, ponieważ w tańszych modelach, czyli tutaj w naszym przypadku do kwoty 1500 zł, najbardziej istotna jest ilość fizycznej pamięci RAM wbudowanej w telefon. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas kupowania nowego telefonu, tutaj w kwocie do 1500 zł, jest to system ładowania telefonu. Warto zwrócić uwagę na modele, które oferują szybkie ładowanie. Znajdą się też takie, o dziwo, telefony, które możemy ładować bezprzewodowo za pomocą ładowania indukcyjnego. I na koniec system. Jeśli chodzi o kwotę do 1500 zł, nikogo pewnie nie zdziwi fakt, że będziemy celować w urządzenia z systemem Android. Sam system Android też nieco się różni od siebie, ponieważ w niektórych modelach będzie to praktycznie czysty Android, w niektórych z kolei będzie to system z pewnymi nakładkami, tak jak chociażby w telefonach marki Xiaomi. Jeśli chodzi o obsługę, ona się nieco różni, natomiast nie są to tak duże różnice, żeby koniecznie musiały wpływać na naszą decyzję zakupową na temat danego modelu. Teraz przedstawię kilka modeli telefonów do 1500 zł, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Pierwszym modelem telefonu, na który mógłbym z czystym sumieniem polecić, jest telefon marki, która coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku smartfonów. Jest to marka Oppo, a konkretnie chodzi o model Reno 8T. Jeśli chodzi o ten telefon, on oferuje przede wszystkim solidną wydajność oraz najnowszego Androida 13, a o płynną pracę całego systemu dba również 8 GB pamięci RAM oraz wyświetlacz z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Telefon Oppo Reno 8T oferuje także kilka unikalnych funkcji, które można znaleźć w niewielu smartfonach konkurencji. Mowa tutaj chociażby o aparacie mikroskopowym, które umożliwia fotografowanie przedmiotów znajdujących się praktycznie przed samym obiektywem. Dostępna jest tutaj także dioda powiadomień oraz unikalny design pleców urządzenia. Zdecydowanie jednym z ciekawszych modeli jest Motorola Edge 30. To, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to niemal czysty Android, który zainstalowany jest w tym modelu telefonu, czyli nie znajdziemy tutaj jakichś dodatkowych funkcji czy mnóstwa preinstalowanych aplikacji. Natomiast drugim elementem, który sprawia, że warto zwrócić uwagę na ten model, jest sama konstrukcja urządzenia. Na froncie znajdziemy niemalże idealne symetryczne ramki wokół wyświetlacza, a sam ekran posiada przekątną 6,28 cala, dzięki czemu model Edge 30 Neo można spokojnie określić kompaktowym smartfonem. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę tendencje całej branży do tworzenia coraz większych flagowców. Natomiast w przypadku tego telefonu musimy zgodzić się na pewne kompromisy i szczerze powiedzieć, że ten model nie jest idealnym smartfonem do robienia zdjęć. Jeśli chodzi o samo ładowanie, Motorola Edge 30 Neo oferuje szybkie ładowanie o mocy 67 W oraz, tutaj warto zwrócić na to uwagę, oferuje także możliwość ładowania indukcyjnego.
Teraz przejdziemy do modelu, z którym, szczerze mówiąc, mi jest najbliżej, czyli mowa o Redmi Note 12. Jest to najnowszy budżetowiec od marki Xiaomi, którego premiera miała miejsce na początku tego roku. Aktualnie telefon możemy kupić za około 900 zł i jak przystało na telefon z tej półki cenowej, posiada on swoje mocne oraz słabe strony. Na początek może powiemy o tych słabszych, czyli płynności działania telefonu przy odświeżaniu obrazu z częstotliwością 60 Hz. Urządzenie w tym bardziej energooszczędnym trybie jest bardzo toporne i wyraźnie klatkuje nawet podczas przewijania między poszczególnymi widżetami na ekranie głównym. Natomiast to wrażenie znika, gdy tylko przełączymy się na 120 Hz, ale problem z pewnością nie wynika jedynie z samej częstotliwości odświeżenia obrazu. Z drugiej strony Xiaomi Redmi Note 12 posiada jednak sporo zalet, wśród których zdecydowanie należy wymienić wytrzymałą baterię, ponieważ na jednym ładowaniu telefon jest w stanie wytrzymać nawet cały dzień dość intensywnego użytkowania oraz obecność najnowszego Androida 13. Część użytkowników zapewne ucieszy się również ze złącza jack, które znajduje się na górnej krawędzi obudowy, co w ostatnim czasie nie jest już normą i standardem. Na uwagę zasługuje także szczegółowy aparat główny o rozdzielczości 48 megapikseli. Naszą ostatnią propozycją jest model telefonu dla osób, które nie boją się poświęcenia kilku chwil na to, żeby w pełni skonfigurować i dostosować do siebie smartfon, ponieważ mowa o modelu marki Huawei. Konkretnie chodzi mi tutaj o model Huawei Nova 10 SE, ponieważ jest to naprawdę solidny telefon z tej półki cenowej. Natomiast tak jak wspominaliśmy wcześniej, trzeba będzie poświęcić nieco czasu na jego pełną konfigurację, ponieważ urządzenie nie posiada domyślnie wgranego dostępu do usług Google, co jest pokłosiem decyzji amerykańskiego rządu z 2019 roku. To obostrzenie da się oczywiście obejść w dosyć prosty sposób, a konkretnie instalując zewnętrzne aplikacje takie jak np. G-Space. Problem jednak w tym, że nie każdy użytkownik ma na to ochotę, i spora część konsumentów, a w szczególności osoby, które dosyć dużo czasu korzystając z usług Google'a, po prostu zrezygnuje z korzystania z telefonu marki Huawei ze względu na to, że poszczególne aplikacje nie są preinstalowane i nie ma do nich bardzo szybkiego i łatwego dostępu. Należy jednak pamiętać o zaletach modelu Nova 10 SE, czyli na przykład bardzo szczegółowym aparacie głównym, który jest unikalnym rozwiązaniem jak na omawianą półkę cenową. Warto również wspomnieć o smukłej konstrukcji całego urządzenia oraz wyświetlaczu oferującym odświeżenie obrazu na poziomie 90 Hz. To będzie to już wszystkie modele, o których chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o smartfony do 1500 zł, na które warto zwrócić uwagę w 2023 roku. Jeśli szukasz takiego telefonu, mam nadzieję, że udało mi się Tobie pomóc i znalazłeś jakiś model dla siebie. Oczywiście standardowo linki do wszystkich urządzeń znajdują się w opisie tego filmu. Natomiast jeżeli uważasz, że jakiegoś modelu tutaj zabrakło, a powinien znaleźć się w tego typu zestawieniu, daj znać w komentarzu. I w następnej edycji tego typu materiału na pewno weźmiemy Twoją propozycję pod uwagę. Natomiast jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw suba i łapkę w górę, ponieważ dzięki temu będziemy mogli tworzyć jeszcze więcej tego typu treści. Dzięki i do zobaczenia.